like Sunday, flying in a runway. Lil Bobby never second guess that he gon' make it one day. One way or another, my brother, word to your mother, they should give me a badge. Cause I'm always undercovers. Serdecznie witamy Państwa z Dortmundu. Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że na Signal Iduna Park będzie dzisiaj znakomity mecz. Dzisiaj Borussia Dortmund gra przeciwko Wolfsburgowi. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Piłkarze zameldują się na boisku w ustawieniu 4-5-1, a to ustawienie nie wygląda, jakby miało być szczególnie ofensywne. Tak, pomiędzy samotnym napastnikiem i pomocnikami będzie sporo przestrzeni, więc kreowanie sytuacji będzie utrudnione. Raczej stawiałbym na grę z kontrataku. Realizator ładnie posłał prostopadle do przodu. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. No, chyba nie do... No, strzela! No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Marco Reus, lewy pomocnik związany przez całą młodość z niemieckimi klubami. Co może nam dzisiaj pokazać? Reus jest przede wszystkim bardzo szybki i wytrzymały, a do tego świetnie panuje nad piłką. Potrafi też szybko orientować się w... Uderzenie w stronę bramki! Oj, niestety, chybił, ale dosłownie o włos. Knoche. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego kibiców. Według nich był karny. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Delaney. Maximilian Filip. Mario Götze. Thomas Delaney. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka. Jest okazja. Ach, ależ tutaj mało brakowało. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. O, ładnie, Łukasz Pliszczek przejmuje podanie rywala. Arnold. Nie jest sam, obok partnerzy. Pulisic. Axel Witsel. Götze. Reus. Marco Reus! Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Borussii. Thomas Delaney. No, zastąpił bramkarza. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. No, prosto w zawodnika z pola. Arnold. Strata w środkowej strefie boiska. Witsel. Marco Reus. Już blisko pola karnego. No, prawie, ale nie opanował piłki. Pulisic. Maximilian Filip. Marco Reus. Lawogi, Arnold. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Delaney. Reus. Mario Götze. Pulisic. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Przeciwnicy przejęli.
Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Götze. Marco Reus. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Jest pressing ze strony rywali. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Mario Götze. Pulisic. Götze! No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Thomas Delaney. Piłka wybita z pola karnego. Nimczek. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Witsel. Nieporozumienie i strata piłki. Mario Götze, Delaney, Marco Reus, Thomas Delaney. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Jest przejęcie i mają szansę. Marco Reus. Za szybko stracili. Daleko wybijają. Rozpoczynają kontratak. Wciąż się przesuwają do przodu. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Mario Götze. Maximilian Filip. Po pierwszej części... Przerwa za nami, wciąż leje rzęsisty deszcz. Murawa jest już bardzo nasiąknięta wodą. Maximilian Filip. Götze. Marco Reus. Renato Steffen. Nimczek. Gerhard. Ryzykownie, ale udanie. Reus. Próbował, ale nie udało się. Co sądzisz, jak w pierwszej połowie zagrał Marco Reus? Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. I Łukasz Piszczek oddala zagrożenie. Mają teraz trochę miejsca. Obrona zdążyła się już cofnąć. Atak przerwany, jest spalony. Dobra pozycja do oddania strzału. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Ha, popisowo zmarnowana sytuacja. Miał praktycznie setkę, mógł zrobić z bramkarzem co chciał, a on poszedł na siłę i fatalnie przestrzelił. Słuszne pretensje kolegów. Delaney, Maximilian Filip. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Będą szukać teraz okazji do kontry. Reus. Marco Reus, niecelne podanie. Guerreiro. Maximilian Filip. Mario Götze. Pulisic. Dyskusyjna sytuacja. Jeśli był spalony, to minimalny. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Delaney. Axel Witsel. Gol! Jest
1-0! Dobrze się stało! Zasłużone prowadzenie! Przez większość czasu dominowali, prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. Fantastyczne uderzenie najwyższej klasy. Bramkarz bezradny. Przepiękny strzał w samo okienko bramki. Bez przerwy mógłbym oglądać tę powtórkę. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Ila Wogni. Renato Stephen. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Gerhard. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Maximilian Filip. Götze. Maximilian Filip. Dobra gra w obronie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Götze. Blisko pole karne. Maximilian Filip. Wspaniałe podanie. Mario Götze. Ale interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Gerhard. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. To może być remis. Ho, ho, ależ to bronił. Idealnie wyczuł ten strzał. A nie było łatwo. Dobra interwencja. Dośrodkowanie. Z tej pozycji może uderzyć. Dobra interwencja Birkiego. Sancho. Maximilian Filip. Piętnaście minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Marco Reus. Marco Reus! Gerhard. Zbyt głębokie dośrodkowanie. Jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No, już blisko pole karne. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Minęła 84. minuta. Tylko 6 minut do końca. Maximilian Filip. Pulisic. Sędzia stosuje... Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Zaraz będzie zmiana. Ależ petarda! To będzie rzut rożny dla Borussii Dortmund. Marco Reus z rogu, piłka w powietrzu. Götze. Ginczek. Roger. No, z tego miejsca można strzelać. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Felix Klaus.
Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Oddalają grę od strefy obronnej. I mamy ostatni gwizdek w dzisiejszym spotkaniu.